Drodzy Państwo, w pierwszej walce turnieju Wotore naprzeciwko siebie staną! Proszę Państwa, ten zawodnik podjął wyzwanie dzień przed eventem w miejsce ogłoszonego Damiana Kosiorka, którego prywatna tragedia wykluczyła z udziału w turnieju. Michał to bardzo doświadczony zawodnik prowadzony przez Mirka Oknińskiego. Ma na swym koncie 14 zwycięstw w zawodowym MMA, a bił się w takich organizacjach jak PLMMA oraz ONE FC. Powitajmy Michał Vampir Pasternak! A naprzeciw niego stanie... Damian Bury kontra Michał Pasternak. Proszę Państwa, zawodnik, który pierwszy wszedł na pole walki, to Damian Bury. Ma 28 lat, jest zawodnikiem z Rzeszowa, trenuje sporty walki od 16 roku życia. Obecnie pod okiem Daniela Płomki i Piotra Hałonia. Solidny zawodnik, którego niewątpliwym atutem są warunki fizyczne. Bardzo nieustępliwy, zastrzegał, że albo wygra, albo będą go znosić z areny. Tymczasem zapraszamy jego przeciwnika, o którym wspominałem na początku, a jest nim... Michał Pasternak! Pierwszy ćwierćfinał, Michał Pasternak, 35-latek, 104 kg wagi i 190 cm wzrostu, styl bazowy MMA. A z drugiej strony jest Damian Bury, 28 lat, 125 kg i 200 cm wzrostu, styl bazowy MMA, kolos. Michał Pasternak, tak jak zostało już tutaj powiedziane we wprowadzeniu, wziął tą walkę dosłownie na kilkadziesiąt godzin przed wydarzeniem. Ogromny szacunek, no ale jest to... Jest to weteran MMA, więc nie ma się co dziwić. Wotore 2, oficjalnie czas zacząć. Pierwsze starcie ćwierćfinałowe. Damian Bury kontra Michał Pasternak. Nie należy wykluczać Damiana Burego w tym pojedynku, bo ten chłopak trenuje już 12 lat. To jest drugi najcięższy zawodnik w turnieju. Trzeba jednak pamiętać, że Michał Pasternak to weteran wielu organizacji. No i zaczęli od razu z wejściem w nogi, próbował sprowadzić swojego oponenta do parteru. Michał Pasternak, ale świetnie kontruje z góry Damian Bury. Tak, te kilogramy robią przewagę w parterze. Skręca się na razie w pozycji bocznej Damian Bury, który niemiłosiernie tutaj obija łokciami Michała Pasternaka. Tak, dokładnie. Cały czas konsekwentnie pracuje łokciami. Ten ground and pound może robić wrażenie. No Michał Pasternak ma ewidentnie problemy, żeby wyjść spod Damiana Burego. Tak jak wspomniałeś, różnica kilogramów jest tutaj dość spora i widać to na załączonym obrazku, że nie będzie łatwo się spod tego olbrzyma Michałowi wydrapać.
Dokładnie, ale Damian musi też cały czas aktywnie pracować, bo jeżeli ta praca nie będzie konsekwentna, no to sędzia może podnieść ten pojedynek oczywiście do stójki. W półgardzie Damian Bury próbował podnieść do góry pozycję Pasternak, ale ta sztuka mu się niestety nie udała. Teraz próbuje też wykluczać ręce Burego, żeby już nie obijał. Konsekwentnie takimi krótkimi łokciami bił Damian Bury z góry. No i sprawiało to wrażenie na Pasternaku, który cały czas skręcał pozycję, żeby te ciosy twarzy jednak nie dochodziły. No już troszeczkę nam pojedynek trwa, bo nieco ponad minutę. No i mamy parter, gdzie myśleliśmy, że tutaj Damian będzie się bił w stójce. O, przetoczył teraz Pasternak i znajduje się z góry w dosiadzie. A to jest bardzo doświadczony zawodnik. Jest to na pewno bardzo korzystna dla niego na ten moment pozycja, bo znajdując się z góry, no może tym bardziej znajdując się w dosiadzie, może zadawać skuteczne ciosy. Dokładnie, on jest weteranem, więc możemy też się spodziewać poddania w każdej postaci. Dokładnie tak, raczej nie będzie tutaj dużym zaskoczeniem, jeżeli Michał Pasternak wyczaruje nam jakieś poddanie, ale na razie zbiera siły, żeby podnieść pozycję. Konsekwentnie jednak Bury łapie korpus, łapie za szyję Pasternaka i przyciąga go do siebie, by ten nie miał możliwości zadawania tych ciosów. Dokładnie, ale dodajmy, że Michał także dociskać próbuje. O, i pierwsze rozcięcie na łuku brwiowym Damiana Burego. No, dały znaczenie te ciosy bite z góry przez Michała Pasternaka. To one spowodowały to rozcięcie. I dalej konsekwentnie próbuje takimi młotkami krótkobitymi rozbijać twarzy Burego Pasternaka. Tak, próbuje jeszcze zasłaniać usta, co też może wpłynąć na kondycję tego kolosa. Spływająca krew do oczu Burego na pewno tutaj robi niemałą różnicę, bo coraz trudniej będzie nie dość, że łapać tlen, to jeszcze trzymać odpowiednią widoczność Buremu. A ta pozycja w dalszym ciągu niekorzystna, bo cały czas w dosiadzie jest Michał Pasternak i konsekwentnie tutaj realizuje swoją grę. Już pierwsza walka tak krwawa. To prawda, od razu zaczęli z wysokiego C nam tutaj zawodnicy. Ale Michał Pasternak to jest gwarancja emocji, gwarancja bardzo dobrych pojedynków. Trzeba wspomnieć, że między innymi toczył walki z Iwanem Sztyrkowem czy Rogerem Gracie. Jeszcze raz poprawia, naprawdę na głowę, góra. Jest mega konsekwentny w tym, co robi. Spokojnie kontroluje ten dosiad. I cały czas znajduje się w dosiadzie. To trzeba podkreślać, bo to jest bardzo korzystna pozycja dla Michała Pasternaka. Cały czas z góry znajduje się właśnie podopieczny Mirosława Oknińskiego, natomiast Bury troszkę nie ma pomysłu, jak z tej trudnej dla niego pozycji się wydostać. Dokładnie, już 2 minuty jest na dole. No, jest naprawdę konsekwentnie rozbijany. Broń się, bronił, bo tak, ale z ciosy, przerywa to sędzia, mocno porozbijany jest Damian Bury. I to Michał Pasternak jest pierwszym półfinalistą drugiego turnieju Votore. Świetnie nam się tutaj zaprezentował, mimo tego, że początek tego pojedynku być może w jego wykonaniu nie był tak udany, jak sobie to zaplanował. No to już kontynuacja, przetoczenie i konsekwentne rozbijanie łokciami z góry Damiana Burego. Tak, dokładnie, no i mamy... Widzimy tutaj, te ciosy dochodziły celu, tutaj nie ma w ogóle o czym mówić, to były bardzo celne, to trzeba bite było ciosy po prostu z góry. Przerwać, Paweł. Zdecydowanie tak, bardzo dobra decyzja sędziego, który w odpowiednim momencie wkroczył. Damian Bury przestał się bronić i walka została przerwana. Widać jeszcze grymas bólu na twarzy Burego. No jest też niezadowolony, ale on tutaj naprawdę początek pojedynku... Drodzy Państwo, zwycięzcą pierwszej walki turnieju Votore jest Michał Pasternak! I tą walkę mogli Państwo również oglądać na otwartym YouTubie, natomiast należy przypomnieć, że trzeba wykupić pay-per-view, żeby w dalszym ciągu oglądać transmisję z gali Votore 2. Mogli Cię zobaczyć, tak jak powiedziałeś, faktycznie nie klepałeś, to sędzia uznał, że lepiej dla tej walki będzie przerwać. Zgadzasz się z jego decyzją? No jeszcze bym chwilę wytrzymał, ale chcę przeprosić wszystkich, bo naprawdę inny miałem plan. Nie wyszło, gratuluję dla kolegi, zrobił dobrą robotę. Wyciągnę wnioski i następny raz lepiej się przygotuję. No, Michał Pasternak to jest jeden z bardziej doświadczonych zawodników w Polsce, ale czy to zmotywuje Cię i zobaczymy Cię tu na trzeciej edycji? Tak, jeszcze bardziej, naprawdę, będę jeszcze go ciężej pracował. Przepraszam wszystkich, ale trudno, taki sport jest. Osobiście bardzo Ci dziękuję, myślę, że widzowie również. Należy Ci się odpoczynek. Dziękuję Tobie bardzo. Do zobaczenia.